Hello, hej, witajcie. Poczekajcie, dajcie mi otworzyć. O, właśnie. Witajcie na poziomie Evolution of Shipyards autorstwa Renganathana. I teraz na starcie mamy skok, który za pierwszy razem na pewno w formie okienkowej na grze nie zrobił. Zresztą tutaj ten skok też miał spore problemy z wykonaniem. Teraz ja widzę, że tutaj są jacyś ludzie. I widzę, że też są jacyś ludzie na dole. I ten skok wygląda dosyć trudno, ale mi się udało go wykonać. Okej. Koronka na głównej trasie i... O kurde, to się dosyć szybko porusza. Muszę trochę na ślepo na to wskoczyć. O, jak ja mam to... Oj! Okej, to się nie zapada. Zastanawiałem się, jak ja miałbym doskoczyć do tego. Się naprawdę za szybko porusza, żeby... To wiem, może w pierwszej wersji nie było wcale takie szybkie. Co my tu mamy? Jakieś miecze? Zakładam, że to są jakieś kolce. O, to było blisko. I mamy katnipa. Nice. Podejrzewam, że muszę wracać. Nie widzę innej drogi. Chyba, że tu coś jest. Okej. Teraz skakujemy w to miejsce. Proszę bardzo. Teraz czekamy. Ja nie wiem, czy ja ten skok zaliczę. Przy drabinkach to wygląda to dosyć trudne, no właśnie. No trudno. Nie ma szans, żebym tutaj do góry wskoczył, niestety. I więcej lian. Zakładam, że na dole niczego nie będzie. Oh my goodness, i muszę... Co to jest za skok? Ile FPS-owych skoków ma ten poziom? To jest okropne. Ja jestem na pełnym ekranie i nie mogę do tego zaskoczyć. Już nie mówię o tym skoku. Tu zupełnie nie wiem, jak chyba tylko z Katnipem dałoby radę. Co ty mi, Renganathan, oferujesz? What is this? I swear, I will stop taking commissions if the proposed levels are... With such jumps. And of course I have the infinite lives. I haven't even reached the first checkpoint. No nie rozumiem. O, teraz dopiero doskoczył. Za którymś razem się udało. Oh my goodness. Nawet tego na pewno nie dałbym rady nic zrobić. Na zwykłym ekranie. O nie. I kolejne, okej, czyli to są kolce, zabijałem od razu. I kolejne skoki pod FPS-y. Ludzie. Okej. Aha, to się aktywuje po chwili, dobra. Może ja muszę wziąć running clip jakiś? Na przykład z tego miejsca. Kurde, ja nie potrafię w tym miejscu wyczuć, w którym miejscu się kończy platforma. Nawet jeżeli skoczę z ostatniej krawędzi, to nie jestem w stanie tego zrobić. No w końcu się udało z running clipem to przejść. O nie, to jest jeszcze trudniejsze. Dobra, to jest to miejsce, w którym byłem wcześniej. And of course, I have to try all over again. Okej. Spróbuję, o właśnie, udało mi się. Nie wiem, wszystko potrafię jeszcze się czasem na tych kulach armatnich odbić. No ale bez tego to byłaby tragedia, słuchajcie. Po prostu nie byłem w stanie tego przejść.
Tutaj mamy jakiś spadek interesujący. I tu mamy jakieś platformy. Dobra, zacznijmy od spadku po lewej stronie. A, great. Wróćmy jeszcze tutaj, bo widziałem, że na dole jest jakiś delikwent. Zastanawiam się, po co tutaj spadaj. Po co jest ten obszar? I tu mam koronkę, Myślę, że tutaj spostrzegawczość jest wynagradzana na tym poziomie. Oh no. Ajajaj, dobra, to mamy taki trudną sekwencję. Okej, okay, zebrałem wszystkie skarby, ale nie udało mi się dostać, to sam koniec. Okej. Okay. Udało się. I nawet nie strzeliła ta wredna mysz. No dobra, czyli mamy jakąś czaszkę. I teraz pytanie, gdzie się ją znaleźć? To nie wygląda przyjemnie, ale widzę, że pewnie się dostaniemy do tego teleportu u góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Voila. Mam tu jakąś strzałkę, ale nie wiem po co to jest. Czy to były optymalne opcjonalne ścieżki? Pamiętajmy, że zostawiliśmy jeszcze tą ścieżkę u góry. Ja tu oh my goodness, okej. Okay. Tak, zostawiliśmy tutaj coś. To jest opcjonalne. Ten poziom jest dziwny. Powiem tylko tyle. Aha, i ląduje tutaj. Okej, okay. Zaczynam rozumieć, co autor miał na myśli. I think I understand. I znajdujemy się tutaj. A to jest jeszcze inna część poziomu. No dobra. Spadaj, kolego. To ciekawie się to musi grać na multiplayerze, mi się wydaje. Aha, i spadam. Aha, ale tutaj potrzeba katnipa. Albo nie potrzeba, można... Nie, no tu ewidentnie potrzeba katnipa. To jest wredne. Może ta Mewa coś będzie mieć? Nie, Mewa nic nie miała i chyba sobie zmarnowałem szansę na dostanie się na drugą stronę. Chyba, że uduję znowu sztuczki z dynamitem. Czy wyjdzie mi i tym razem? Nie mam pojęcia. Ajajaj. No nie udało się. Może muszę pójść alternatywną ścieżką w takim razie. No dobra, jesteśmy z powrotem tutaj. To jest dziwny poziom, naprawdę. Może tu chodzi o to, żeby właśnie iść takimi pobocznymi ścieżkami? To jest jakieś zejście, do którego się dostać nie mogę. Jest tu pełno skoków, których nie jestem w stanie wykonać. Mewa, spadaj. No i spadam na sam dół. Swoją drogą, ostatnio... wpadłem na pomysł odnośnie jaki custom level mógłbym stworzyć. Mam już koncept, słuchajcie. Oh my goodness, tu jest katnip. Czy ja się muszę wracać teraz? Nie. Na szczęście nie. Jest widoczne miejsce, do którego trzeba użyć. Dobra, mam tylko 35 HP, więc muszę uważać. Ale coś czuję, że jestem w stanie. Dajcie mi leczenie, dajcie mi leczenie. Gdzie ja mam się udać? What the hell? A, tutaj. Dobra, dobra, dobra. Trzeba być spostrzegawczym. I mamy koronkę. Nie byłem w stanie tam doskoczyć. No nie byłem w stanie. Ostatni próba, nie. Nic z tego. Nic z tego. Te skoki są naprawdę trudne na tym poziomie. No i spadamy na dalszą część. Jest leczonko jakieś. Czy od razu zmarnowałem. Oh my goodness. Więc wracając.
Mam koncept, jeśli chodzi o custom level. Mieliśmy znowu koronkę i tu jest kolejny katnik. Nie wiem do czego. Zobaczmy, co tutaj jest. Ok, zgaduję, że... Aha, już widzę, ok. Katnik musimy użyć tam na drabince do góry. I zgaduję, że nie mamy zbyt dużo czasu na dokonanie tego. 23 sekundy? Not bad, not bad. Dobra. Raz, dwa, trzy. Nie skiepś tego i skiepściłem. Chciałem zaoszczędzić czas, no i widzimy jak... Ja nawet nie wiem, czy ja bym dał radę tam doskoczyć, nawet z katnipem. To wygląda naprawdę... dziwny skok. Więc wracając, mam koncept do, co do custom levela i niedługo będę... niedługo będę robić szkice. Bo chcę sobie rozplanować na papierze najpierw. Nic nie widzę. O nie, 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 nie taki cycle. Proszę, nie. Okej, już myślałem, że mnie zrzuci. Menda jedna. I oczywiście mamy obowiązkowego szczura po drugiej stronie. Na początku myślę, że nie będę jakiejś super rzeczy tworzyć. Po prostu jakiś customik na laroce. Może trochę się z teksturami pobawię, bo mogę. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. To jest pytanie. Ha! Double kill. W tę stronę ja się udać. Zgaduję, że w prawo. W takim razie ja będę się musiał kierować w lewo. A nie, tutaj... Ten poziom jest bardzo dziwny. Okej, okay, czyli w tym miejscu mamy punkt zapisu. Ja tylko sobie zapiszę. I polecę od razu w prawo. No ładnie. Może stąd. Kurde, nie chciałem, żeby mi skarby powpadały. On się oczywiście schował. Kto tyle skrzynek umieszcza? Okej, okay, quite easy. Aha, i po prostu będzie spadek. No dobra. I wracamy. Dobra, z tej strony nic nie widzę, tylko szczura. I zgaduję, że jest jakiś niedźwiedź tutaj. Nie! A jest, jest jednak, okej. Okay. Mapka generalnie ładnie zrobiona. Tylko ja bym się naprawdę czepiał niektórych tych skoków. Naprawdę, o, super. Jeszcze raz. Może niektóre skoki są kategorii tej drabinki przesławnej. Kto wie. Widziałem, że ostatnio Coldplay wypuścił nowy custom level, więc na pewno będziecie mogli się go spodziewać jako kolejnego. Ale spadałem rzeczy i zostawiłem tam coś. No trudno. Okej, okay, dobra, jestem, jestem. Oh my goodness, co my tu mamy? Nie, nie upuszczajcie skarbów, proszę, nie. To jest straszne. Ale przynajmniej tu nawet koronki w tych skrzyniach siedzą. Oh man. To wszystko może wpadać do morza przez tego wrednego szczura i mamy tu kolejną mychę. Ciekawe do czego. Nie, nie do tego miejsca. Kolejna koronka, naprawdę sypie tymi koronkami autor nam dzisiaj. Po tej stronie niczego też nie ma. Gdyż będziemy wchodzić wysoko. I znowu coś na masztach będzie. Dziwne, nie ma tutaj niczego.
Może aż przeskoczyć na drugą stronę w tym miejscu? To jest opcja, chociaż nie jestem pewien, czy to jest możliwe z Katnipem. Okej. O, to jest główny... A to przepraszam. Ja sobie podziękuję. Jeszcze muszę wrócić po tego Katnipa. No dobra, lecimy. Lecimy na Szczecin. Nie mam... Kompletnie. Nie mam... Nie, po prostu nie wiem, do czego ten... Aż kurde, oczywiście taki głupi cykl wypadł. Ech. Dobra, narzekanie, narzekanie, ja się muszę skupić. And... Kurde, nie wiem, co ja mam tutaj. No i oczywiście nie skoczył. Nie wiem, co to za miejsce w ogóle. Aha, pewnie podchodzę do złotego punktu od lewej strony. Nie mam pojęcia, gdzie zeszło. Okej, no przepraszam bardzo, że używałem MP Play All Day. A ze zwykłych custom levelach o takiej rzeczy się nie pokazują, wydaje mi się. Czego to zapisało? Czy to jest system save'ów? Nie, niemożliwe. Dlaczego ten tekst się pokazał? Czy tylko przy retailach coś takiego występuje? Oh my goodness. Przepraszam, że się słyszę ten. Brzmię dosyć zmęczony. Ale kąpiele mnie męczą. Raz, dwa, trzy. O nie. Nie, 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 nie. O kurde. Prawie. Dobra, zaczekałem chwilkę. Warto było. I ledwo co doskoczyłem na to miejsce. I oczywiście jest tam wredny niedźwiedź. Dziękować. I oczywiście nie doskoczyłem. Kolejny wredny skok, którego nie mogę zrobić. Why, Renganata? Renganata, why? Why are you recommending me this type of levels? Jest! Widzieliście to! Tak, tak to się robi. Tak się robi. O nie. Here we go again. Okej. Ten skok, muszę przyznać, ten skok był dosyć ten. Ten pierwszy skok był dosyć ciekawy. Ten drugi skok tutaj nie był tak trudny, jak mi się wydawało, a i tak go zwaliłem przy pierwszym podejściu. Może jednak nie powinienem przełączyć się na pełnoekranowy, chociaż nawet na pełnoekranowym, jak widzimy na załączonym obrazku, czasami muszę używać skoków dynamitowych, żeby zmniejszyć liczbę swoich prób do rozsądnej ilości. No i znowu jakieś poboczne przejście. Auć. Tak, to ja może sprawdzę na początku, co jest po tej stronie. Dziękuję. Auć, auć. Jak ich tu jest? I naprawdę... Okej. Zaczynam zauważyć, te statki są troszkę symetryczne. Dajcie mi leczenie. I pytanko, czy tutaj coś mamy? Nie widzę. I tu jest punkt zapisu. Oh my goodness. Okej. I was not expecting that. Dobra, mamy czaszkę, mamy czaszkę, mamy drugą czaszkę. To jest progres.
Dlaczego jeszcze jest ten katnik? Nie mam pojęcia. Tu niczego nie ma. Czy po prawej stronie coś jest? Nie, niczego nie ma. Nie mam pojęcia, do czego jest ten katnik. Okej, to możemy zaliczyć szybko, dzięki katnipowi. I wracamy teraz w to miejsce. Nie, niczego tu nie ma. Niczego nie... Dobra, już mi się kończy, niestety. Trochę to wykorzystałem. Dobra. Wchodzimy teraz wyżej. Spadaj. A ja może się tutaj na górę musiałem dostać? Nie, normalnie się mogę... Zaraz, co? Czemu to jest przycisk? Okej. Leczonko zostawiłem. I spadam. Jeszcze raz. Ale to jest ciekawy pomysł na platformę. Jak ja tam mam doskoczyć? Okej, mogę stanąć aż tak daleko. Nagle staje się to możliwe. To jest nieintuicyjna ta platforma, mimo wszystko. Cena za taki dziwny kształt. Na dole nic nie ma ciekawego. I tak byśmy się dostali do tego, bez katnipa. No, udało się doskoczyć po paru próbach. Co my tu mamy? Kolejne czaszki, koronki. Panowie spadają. Tego w ogóle się nie mogę dostać. Muszę tu użyć dynamitu. Wracaj, skarbie. I kolejna koronka. I znowu ten napis. Oh my goodness. Mam tutaj trochę skarbów. Pozwolę mu temu strzelić. Coś ten poziom się będzie ciągnąć jeszcze, mam wrażenie. Będzie dużo trudnych skoków. O! O! Co tu się dzieje w ogóle? Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, to zupełnie inaczej się zachowuje. Nie rozumiem zupełnie czegokolwiek, jakbym tu nie przechodził, za każdym razem wpadam do wody od razu. Nie zbierając żadnego skarbu. Ja po prostu zacznę się zaraz poświęcać, bo mam tego dość. To na dole platform mają zupełnie inny cykl od tego na górze. Okej, tu się łączy, dobrze. Okej, załapałem. Kwestia załapania. I teraz wchodzimy do góry. Okej, załapałem. Trochę was tu jest. Po prawej nic nie ma. Tutaj można spaść. Muszę uważać, żeby nie kucać. O, bardzo sprytny autorza. Czy kolega też będzie chciał zejść? O, tak, widziałem, że będzie chciał. Ej, zaczyna się naprawdę ładnie bawić z tymi ścieżkami. Ja bym chciał jeszcze pozbierać te skarby, co mi tu spadły. No, thank you. Okej, tutaj jeszcze kolega nam spadł. I zmiana cycle. Typowe. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej.
Co? Co tu się dzieje? Dobra, nigdy nie widziałem przesuwających się armat. Przepraszam, na żadnym z customów mi się to nie zdarzyło. Przyuważyć czegoś takiego. Ja rozumiem, mieliśmy przesuwający się przycisk, ale działa? O, i tam musimy się dostać katniwem. Dobrze wiedzieć. Jest jeszcze ten delikwent po tej stronie. Aha. Ja tam się nie dostanę z katniwem. Tam jest jakaś platforma po prawej stronie. Ja się chcę dostać do tamtej drabinki. Proszę, pozwólcie mi na to. Nie! No, było tak blisko i zwaliłem. Okej, okay, udało się w ostatniej sekundzie to zaliczyć. Chociaż tam... nic nie zdobyłem, odrobinka była jeszcze wyżej. Bro. That's a shame. To teraz pomieści tutaj. A, i to jest ta platforma, którą dostrzegłem. Mhm, oczywiście skarby mi wpadają. W wyniku nie będę mieć pięknego. Gdybym wtedy nie spadł, kurde. O, gdybym spadł wcześniej. Nie na ostatnim momencie. Ale nas to auto obdarowuje koronkami. Dobra. Tylko czy walka z bossem będzie też jakoś inna. Ja tego nie przeskoczę, przepraszam bardzo. Okej, okay, przeskoczę. Ale nie za pierwszym razem. Więc zawsze mówi, że nie przeskoczy tego za pierwszym razem. Okej. 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 Nie iść na ślepo. Always look. Okej. Nie zmieniaj cycle. Nie zmieniaj cycle. Thank you very much. For not changing the cycle. Dobra, te monetki zostawię już. And another difficult jump. Of course. Ja siebie nie widzę doskakującego tam. Ale za to widzę siebie doskakującego za pomocą dynamitu, jeżeli mi się uda. Not this time. Okej, thank you very much. Trzeba z tego nie skiepsić. Nie, nie skoczył! I'm not even hiding at this point. Więcej oczywiście, to jest prosty skok, tylko ja oczywiście musiałem skiepsić. Typowy ja. Muszę przyznać, że checkpointy są o wiele... Oh my goodness, tu muszę 3 przeskoczyć. Checkpointy są strasznie daleko, tutaj ostatni. Ja muszę to teraz wszystko przełazić niby, no. There we go. Gdzie teraz mam doskoczyć? O nie. Mam złe przyświecę do tego. Nie skoczył. Zawsze jest jakiś ważny skok, to mi one nie wychodzą. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, co tam się dalej dzieje. Oh my god, co to jest? Bez... Nie ma tutaj żadnego checkpointa. This is bad. This is really bad. This is just simply unfair. Oczywiście change cycle, of course. Okej, okay, udało się. Checkpoint, proszę, checkpoint. Why do I hear boss music? Oh no. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie.
Czekaj, mamy punkt zapisu. Ciekawy pomysł, czy się muzyki nakładają na siebie, ciężko mi powiedzieć. Liany nie widzę, więc musi być w takim sobie... O nie. Dobra. Pana chcę sobie się pozbyć. Dwa... Oh my goodness. Mogę usłyszeć Gabriela, więc... Jest blisko, albo dopiero teraz się striggerował. I dlaczego ja takie skoki robię? Raz, dwa. Okej. Okej, nie cierpię tego, co tu się stało. Nie, zrzucaj mnie. Specjalnie cię uderzyłem dwa razy. What is this? How I am supposed to jump over there? Okej. It's impossible for me. I'm sorry. Dobrze idzie. Jest Liana, w dobrym cyklu, dziękuję. Dobrze tu autor zrobiłeś. W cyklu dałeś, ładnie. Jest naprawdę trudne. Oh no. Okej. To wlatuje tam do góry. Czekamy. Jest! To już na mnie nie czeka, okej. Zbieramy sobie to. Ciekaw jestem, skąd jest tytuł. Ja tam mam do... Przepraszam, co? Ja tam mam doskoczyć? To nie jest możliwe. Nie bez dynamic jumpa. O, oh, Papi Q, thank you very... Oh no. I have... Come on, please. Send me your energy. I can do this. Damn. Come on. Two dynamites... Tylko dwa dynamity mi zostały. Only two left. Alright. That was terrible. This jump is possible. Okej, ale te latarnie zupełnie mnie wyprowadziły. Mnie zaskoczyły. Ja zupełnie nie widziałem możliwości wskoczenia na nie. Przepraszam bardzo. Tu coś jest. Słyszę. Oh my goodness. Can you see this? How it moves? To jest toggle pack. Oh my god, dlaczego ja tego wcześniej nie zauważyłem? Okej, zobaczmy, co jest po prawej stronie. Niczego nie ma. Okej, czy ja muszę pójść po lewej? A ja się tu męczę z dynamit jumpami. Okej, so where it's not lit. It's touchable, dobra. O, great. O, to jest sekrecik. No dobra, nie narzekam. Now where am I? Spodziewałem się, że ci panowie będą chcieli zeskoczyć. O, właśnie. Dziękuję. Widzę, że jest zejście tam w prawej, zeskok jakiś, ale ja chciałbym jeszcze się dowiedzieć. Tutaj też coś jest. Co to za... Aha, to jest to miejsce, okej.
Taki ratunek. No dobra, może być, nie narzekam. I zeskok w... O. Fajnie, że nie widziałem, co tam było. Dobra, nie narzekajmy. Oh my goodness. To wygląda... It's blackout all over again. Miałem magię nareszcie, bo już mi się kończyła. Gdzie jest ten? Jest Gabriel, dobra. Teraz możemy go dopaść. Okej, okay, this is... What is this? What is this? What is this? Okej, okay, they are not killable. They are immortal. Dobrze, mamy niezniszczalne miśki. Żeby odwrócić uwagę Gabriela, mogę jedynie strzelać. Come on. Not the different cycle. No. No. What is this cycle? What is this cycle? Co to ma być? Oh my goodness, oh my goodness, I hate this level, I hate this level so much. Oczywiście jest jeszcze jeden, co będzie skakać jak opętany. Of course, change the cycle, why not? Why not? Leave me alone. Spadaj, niedźwiadek. Dobra, musimy ich po kolei lurować jakoś. Wymusić na nich te skoki. To jest niestety chyba dwóch. Tak, niestety. Miałem tylko 15 HP-ków. Dlaczego Gabriel nie chce się uderzyć? Muszę ich rozdzielić. Muszę ich rozdzielić, ale nie są razem, niestety. Niestety. O, hello. No, 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 no. Please. Proszę. Proszę. Dobra, ja tu zostanę w tym miejscu. Ja słyszałem jakieś uderzenia. Co to był za dźwięk? O. Okej, okay, czyli dopiero jak się... Jak ty to, autorze, zrobiłeś? Okej, okay, nie mam pojęcia, jak to autor zrobił. Ja muszę tam przechodzić. I dlaczego może mnie paru naraz ta twarz ściskać? Ja chyba utknąłem już. I can't do anything. I'm sorry. Okej. Okay. Maybe I can. Spadaj. Spadaj. Okej, okay, I don't see more. I don't see more bears. Okej, okay, nie widzę, nie ma żadnych więcej marynarzy. Ah, come on. Ten cykl jest okropny. Nie spawnijcie mnie w nich. Okej, okay, teraz mogę go trochę ogarnąć, żeby mi tu nie strzelał.
Dlaczego nie mogę na to wskoczyć? To jest okropne. I zaraz zginę. Nie, ja kończę życie i próbuję jeszcze raz. Przynajmniej się pozbyliśmy niedźwiedzi. Okej, okay, nie, nic nie mówiłem. Ten akurat dał się uderzyć. Było dziwne. Ale pan spadnie zaraz. Dziękuję bardzo, Gabriel, za pomoc. Proszę, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, udało się. Mam 90 HP. Naprawdę sprawił, że ta walka z tym, z Gabrielem jest wymagająca. O nie, nie kolejny niedźwiedź. Czy one się spełnią za każdym razem, jak go uderzę? Nie no. Co to jest za cykl okropny? Nie w tym stronę. To jest straszne. Jest pewnie z respi. To oczywiście z respi, nie w grupie żołnierzy. Dlaczego nie? Po prostu mnie wgnietli w ziemię swoimi butami. Nie. Proszę, nie. Okej, ten gostek przynajmniej zginął i nie mają przy sobie żadnego lutu. Jeszcze raz, kończymy życie i próbujemy jeszcze raz. I on się teraz uderzył, co? Okej. Nie wiem jak. Ale nie narzekam. Okej, teraz powinno być w miarę spokojnie. Póki nie zacznie przyzywać niedźwiedzi i marynarzy. Ja będę tu stać. Nie będę podchodzić tuż pod niego. Okej, raz. Niech to wezwał żołnierzy. A tylko jednego. Jestem w stanie poradzić sobie z jednym spokojnie. Każdy mi go. No właśnie, zrespiła trochę mnie na nim. Ale Gabriel już prawie leży. Kurde, nie sądziłem, że da się walkę z Gabrielem tak skomplikować. Już pewnie grałem w jakiś custom level, na którym była jeszcze bardziej skomplikowana. A ja w niemniej jednak jestem pod wrażeniem tego, co autor tutaj zrobił. Rzeczywiście tu się przydały ta amunicja, którą potem wrzucił nam autor pod koniec poziomu. Jest bardzo miło z jego strony. Na pewno ten poziom ma swoje plusy i ma swoje minusy. Dobra, spadaj. Oh my goodness. Goodbye. Kończymy ten przeklęty poziom. My goodness. Powiem tak. Autor na pewno miał dużo ciekawych pomysłów. I fajnie je zaimplikował. Szczególnie z walką z bossem i przygotowanie pod nią. Ale to jest duże ale. Niektóre skoki po prostu były wredne. Albo nie zauważyłem, że można było się je lepiej obejść. Część z tych platform była nieintuicyjna. No i przede wszystkim pod koniec to rozłożenie checkpointów było o wiele zbyt skąpe. Takie miałbym zarzuty. Ale nie wiem, może byście woleli te niektóre. Bardziej by wam się spodobały niektóre fragmenty tego poziomu niż nie.
Ja muszę odpocząć i potem zagram w poziom Cold Flame'a, ale to następnym razem. Trzymajcie się i cześć.